2 października w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się inauguracja roku akademickiego. W uroczystości zorganizowanej w hali gimnastycznej Leszka Blanika wziął udział Senat Akademii, Społeczność Akademicka, studenci oraz zaproszeni goście. Po przemówieniu rektora głos zajął pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Gdańskim Tomasz Rakowski i odczytał list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Następnie doradca prezydenta RP Piotr Karczewski odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do społeczności akademickiej, po czym wręczył odznaczenia państwowe. Następnie rektor profesor Paweł Cięszczyk oraz prorektor do spraw nauki profesor Agnieszka Maciejewska-Skrędo przyznali wyróżnienia za osiągnięcia naukowe bursztynowy laur. Kolejnym punktem programu była immatrykulacja studentów pierwszego roku, a także ślubowanie i wręczenie dyplomów nowym doktorom. Gratulacyjne za osiągnięcia sportowe z rąk prorektora do spraw studenckich otrzymali zawodnicy klubu sportowego AZS AWFIS Gdańsk oraz studenci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Tegoroczną inaugurację tradycyjnie zakończyła część artystyczna. Po inauguracji odbyło się nadanie stadionowi piłkarskiemu imienia profesora Wojciecha Przybylskiego, rektora AWFIS Gdańsk w latach 2002-2008.